Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berlińskie Espresso. Witają Państwa Olga Doleśniak-Harczuk i Antonio Paliński. Kolejny dzień wojny na Ukrainie, kolejny dzień agresji Rosji na sąsiednie państwo i z tego punktu widzenia oczywiście rozmawiamy również o tym, o czym rozmawiamy zwykle w tym podcaście, czyli o niemieckiej polityce, niemieckich mediach, o tym, co się dzieje w Niemczech. Ja może najpierw zacznę od takiego symbolicznego bardzo zdjęcia. Tutaj otworzyłem sobie jedną z niemieckich gazet, naturalnie Frankfurter Allgemeine. No i tutaj, proszę Państwa, jest takie zdjęcie. Jest pan Robert Habeck, wicekanclerz, minister gospodarki i klimatu z Partii Zielonych naturalnie, bardzo postępowy pan, w towarzystwie jakiegoś faceta, który wygląda na szejka. Zdjęcie jest zrobione w Abu Dhabi i tenże szejk, a może nie szejk, coś panu Robertowi Habeckowi pokazuje. Otóż zdjęcie pochodzi z wizyty wicekanclerza Niemiec w krajach Zatoki Perskiej, gdzie między innymi pan Habeck wzywał kraje OPEC do tego, żeby zwiększyły podaż ropy. Czemu to zdjęcie jest symboliczne? No bo to tak właśnie, jest takie modne słowo, realna polityka w Polsce. W Polsce akurat pod hasłem realnej polityki często wypowiadają się ludzie, którzy z realnym życiem i polityką nic nie mają wspólnego. Natomiast tutaj jest rzeczywiście, można powiedzieć, że to jest realna polityka, bo to właśnie Zieloni, ta idealistyczna partia, która chciała budować zielony świat, jak przyszło to, do czego trzeba po prostu jechać, tak jak poprzednie pokolenia zachodnich, również niemieckich polityków, do Zatoki Perskiej i układać się z szejkami na temat dostaw surowców. Tak właśnie skończyło się uzależnienie niemieckiej gospodarki od rosyjskiej energii. Zamiast rosyjskiej energii może być ewentualnie energia z Zatoki Perskiej. Na pewno się okaże, że ta z Zatoki Perskiej jest bardzo zielona i w ogóle ekologiczna, no ale tak czy inaczej pewien powrót do realiów polityków, którym wydawało się, że mogą zbudować od tak sobie bez konsekwencji lepszy świat. Wydaje mi się, że na tym zdjęciu jest widoczny. Ale wróćmy tutaj do naszych spraw. Pani redaktor, jak niemieckie media opisują stan wojny i też może to, co się dzieje w naszym kraju w związku z wojną? Zanim odpowiem panu na pytanie, na które zna pan już odpowiedź, to jeszcze pozwolę sobie coś powiedzieć o Robercie Habecku, bo mówi się teraz właśnie też w niemieckich mediach, że Robert Habeck, on musiał w zasadzie, usłyszałam takie stwierdzenie, które uwielbiam, które kojarzy mi się z takim najbardziej lewicowym, z lewicowych nurtów myślenia o polityce. Pewna pani w programie publicystycznym, tam taka debata publicystów, powiedziała, że Robert Habeck musiał wyjść ze swojej strefy komfortu. Więc to, co pan teraz obserwuje, czyli zdjęcia z szejkami, Katar, naginanie swoich własnych pryncypiów do potrzeb realpolitik, to nie jest to, że Robert Habeck jest myślącym Niemcem, który chce faktycznie jakiejś dywersyfikacji i zrobi wszystko, żeby tego dokonać, tylko Robert Habeck wyszedł ze swojej strefy komfortu. Też bym wyszedł ze strefy komfortu i pojechał sobie do Abu Dhabi na przykład. Ja też bym chciała wyjść w ten sposób ze strefy komfortu własnego. Tu się robi ciepło, ale jeszcze nie tak ciepło jak w Abu Dhabi. Nieważne. 2016 rok, wrzesień. Mam przed sobą gazetę, magazyn Die Zeit i tam Robert Habeck jest, jego zdjęcie Roberta Habecka w związku z konwentem, z takim panelem dyskusyjnym po Paryżu, czyli po tym, jak państwo tutaj rozmawiali w Paryżu w 2016 roku o klimacie, o tym, o ile trzeba stopni powstrzymać ocieplenie naszej ziemi i tak dalej, to tutaj widzę, że jest jeszcze w swojej własnej strefie komfortu, w której czuje się dobrze i wtedy był przedstawiany jako minister do spraw transformacji energetycznej, rolnictwa, środowiska i przestrzeni rolniczych Schleswig-Holstein, landu Schleswig-Holstein. I występuje w otoczeniu innych panów, ekspertów od klimatu. Więc teraz Robert Habeck powinien sobie zebrać te wszystkie wycinki z gazet, jak walczył o obniżenie temperatury i nie wiem, co z tym zrobić. Skąd pani ma gazetę z 2016 roku? A to jest zagadka. To jest zagadka. Bo po prostu okazało się, że mamy cały kontener starych gazet, starych numerów, m.in. Die Zeit. Więc ja z przyjemnością od razu rzuciłam się na te gazety i szeleszczę. Szeleszczę, bo się chwalę, że mam gazety niemieckie. Takie, proszę Państwa, właśnie rzeczy znajduje się podczas remanentów w prawicowych redakcjach. To znaczy tak, robimy porządki, nie ukrywam, i znalazło się bardzo, bardzo dużo właśnie
Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine. No, trochę dobrze, tego a to zanim jest. Cofniemy się do dawnych gazet, to powiedzmy o dzisiejszych gazetach. Jak oni w tej chwili opisują to, co się dzieje? Ale ma pan na myśli co? Wojnę, Polskę? Migracyjny. Kryzys migracyjny. Oni tak bardzo lubią się Polską zajmować, to co teraz o Polsce mówią? Dobrze, to ja zacznę od gazety nie niemieckiej, tylko austriackiej, jak pan pozwoli. Ponieważ Presse, Die Presse, austriacka gazeta, nie, czy Der Standard, przepraszam, Der Standard, ale też austriacka, napisała, że w Polsce jest teraz centrum wypędzonych. No proszę. Więc skojarzyło mi się to jakoś tak nie za bardzo z uchodźcami z Ukrainy, a bardziej z Eriką Steinbach i z całą wrzawą wokół centrum wypędzonych, które już w sobie w Berlinie istnieje, ale tam mało kto chodzi, do tego centrum zagląda. Wiem, bo byłam i w zasadzie to tam trzy osoby na krzyż były w tym centrum, więc więcej hałasu niż dzisiaj jakichś realnych tutaj, realnego wpływu na polityczną debatę w Niemczech. Tak czy inaczej, Austriacy właśnie w ten sposób relacjonują kryzys uchodźczy w Polsce. Bardzo tak mnie zaintrygowało, jak w pewnym momencie autor tego tekstu napisał, że teraz Polacy mają szansę się zrehabilitować, ponieważ w 2015 roku zachowali się no tak niegodnie, nie przyjmując uchodźców, których chciano im narzucić, uchodźców z Syrii, z Iraku, z Afganistanu i tak dalej, pamiętamy. No a teraz Polacy, tutaj zwrot o 180 stopni, prawie jak niemiecki rząd za Olafa Scholza, i przyjmują uchodźców, otwierają swoje serca dla uchodźców i właśnie oni tam w Austrii i w Niemczech nie mogą pojąć, że są istotne różnice między tamtym kryzysem migracyjnym i tym, co mamy dzisiaj, i rozgrywają sprawę w sposób no dosyć taki prymitywny, na zasadzie dobrze, to teraz Polska zachowuje się w końcu porządnie, dołączyła do grona cywilizowanych państw. No i nawet Spiegel pisał chyba dwa dni temu, że może ta wojna na Ukrainie nawet doprowadzi do tego, że Polsce zostaną odpuszczone w Komisji Europejskiej pewne takie nieprzyjemności związane z łamaniem praworządności, więc media niemieckie zauważają również wszystkie sprawy, które rozgrywają się w drugim teatrze działań, tak, czyli na tym poziomie unijnym. Austriackie gazety, to bym chciał zacytować tutaj dobrego wojaka Szwajka, który coś tam mówił o tym, kto jest bezczelny i dlaczego, ale oczywiście to jest dobrze wychowany podcast, więc nie będziemy tego cytować. Może kiedyś nagramy podcast po godzinach. Może tak. To pan będzie cytował. Ale wróćmy do tej gazety z tej dawnej Die Zeit, którą tutaj znaleźliśmy w redakcji. Proszę Państwa, to jest gazeta z 1 września 2016 roku, a tematem okładkowym magazynu jest tekst pod tytułem Dlaczego Putin jest tak uwielbiany albo kochany, w zależności od tego, jak to sobie przetłumaczymy. To jest gazeta sprzed 6 lat. Z 1 września to dodaje temu oczywiście smaku. No, tak, smaku. Taki akurat temat wybrała sobie niemiecka gazeta Die Zeit na rocznicę wybuchu II wojny światowej. Więc mamy tutaj Władimira Putina, takiego sportretowanego. Nie wiem, jakieś tutaj są medale. Pan będzie lepiej wiedział, o co chodzi z tym mundurem. No oczywiście nie będę wiedział, jakie to są medale, natomiast niewątpliwie on jest ucharakteryzowany na cara, na jakiegoś tam Aleksandra II albo kogoś takiego. Tak, car, tak, wiadomo, Niemcy uwielbiają, ale on też puszcza oko. Bo on nie jest takim on jest Putinem, sympatyczny po prostu, carem, on jest fajny. On jest takim Putinem, carem, takim z dystansem. Po prostu w 2016 roku w niemieckiej mieszczańskiej gazecie Putin był fajny, proszę Państwa. Piękne zielone tło. To już jest po agresji na Ukrainę, to już jest po aneksji Krymu, to już jest po wyrżnięciu iluś tam tysięcy Czeczenów. Putin po prostu jest fajny, jest wystylizowany na cara, bo wiadomo, że Niemcy mają nostalgię, odczuwają za tymi czasami XIX-wiecznymi, kiedy ci carowie dobrze po niemiecku mówili, no i w ogóle wszystko jest okej, gemütlich. Dobra, ja to jest jednak jestem zafascynowana tymi poletami, tymi medalami. Ale jakoś ten Putin taki straszliwy. Dobrze, w końcu może zajrzymy do tej gazety, bo tam jest, proszę pana, zdjęcie jeszcze gorsze. Putin w otoczeniu młodzieży na Krymie. I oni wszyscy mają takie koszulki, faseczki, takie marynarskie. Tacy marynarze po prostu. Oni są tacy marynarze, szczęśliwi. I on się uśmiecha. On jest uśmiechnięty, on jest w garniturze.
pod krawatem niebieska koszula, czyli dobrze mu PR-owcy doradzili, niebieski wzbudza zaufanie. No i młodzież ze smartfonami, która wygląda jak, no gdybyśmy nie wiedzieli, że to są, że to jest młodzież rosyjska gdzieś tam ciesząca się z Putina, to byśmy pomyśleli, że to może jakaś Kalifornia jest, tacy surferzy trochę, niektórzy bez koszulek nawet. Więc takie zdjęcia Die Zeit publikowało 1 września 2016 roku, a dalej jest oczywiście ogromny artykuł, który pokazuje, jak on jest kochany, jak on jest uwielbiany, że no w tej Rosji w sumie dramat jest, wszystko jest drogie. Ludzie mają 135 euro w miesiącu na przeżycie, rubel spada, po aneksji Krymu tragedia gospodarcza. No a tutaj jednak się okazuje, że Rosjanie kochają Putina, cytuje się sondaż z 2016 roku, według którego 82% Rosjan no, popiera to, co robi Putin i w ogóle uważa, że jest świetnym przywódcą. I później pojawiają się takie różne historie z prowincji, gdzieś tam 1000 kilometrów od Moskwy. Dziennikarze Die Zeit rozmawiają z ludźmi. No i okazuje się, że jak coś na przykład źle się dzieje, nie wiem, jest bardzo nierówny chodnik i ktoś złamie nogę, to zawsze pada takie stwierdzenie, to by nie było możliwe, gdyby Putin o tym wiedział. Więc oni tutaj to wszystko cytują, czyli pokazują, że w sumie Rosjanie mimo wszystko i bez względu na to, czy im się żyje dobrze, czy źle, to uwielbiają Putina. 1 000 000 kubków z wizerunkiem Putina, gdzie on tutaj występuje jako karateka, albo z pieskiem, albo jako taki macho, albo w okularach. Więc co się zmieniło od tego czasu? A, jest świetny tutaj tekst pokazujący, jak Niemcy lubią Putina. Też sondaże, z których na przykład wynika, jak pisze Die Zeit, że zdumiewająco wielu Niemców bardziej ufa rosyjskiemu prezydentowi niż własnej pani kanclerz. I są wykresy, z których wynika, że tak jest. Czyli krótko mówiąc, putinofilia. Tak, dobrze, że znaleźliśmy taką gazetę. Bardzo dobrze, bo to ona bardzo... Ona się bardzo przyda. Bardzo się przyda, bardzo wiele wyjaśnia. Niemcy zapowiadają, proszę Państwa, zwrot i Niemcy teraz będą mocarstwem militarnym. Różni zafascynowani polscy publicyści i eksperci przychodzą na przykład do mediów i opowiadają o tym, że Niemcy tyle wydają na to uzbrojenie i że w ogóle my nawet sobie nie wyobrażamy nawet nie, tak, tych kwot, jakie Niemcy teraz wydadzą na uzbrojenia. Krótko mówiąc, Niemcy będą teraz już mocarstwem nie tylko moralnym, ale również militarnym. A ja tutaj mam, proszę Państwa, też Die Zeit, znaleziony nie wiedzieć czemu w jakichś archiwach konserwatywnej gazety z 2017 roku, proszę Państwa, z czerwca. I tutaj jest taki artykuł wiodący. Jaka jest moja płeć? Tak jest tytuł. I otóż artykuł dotyczy tego, że 2 miliony Niemców nie chcą się zdecydować, czy są mężczyzną, czy kobietą. Tu temu towarzyszy dość zabawny taki rysuneczek Państwa, którzy właśnie nie mogą się zdecydować i tak się zastanawiają, obserwując samych siebie, ale pal 6 rysuneczek, może go później gdzieś tam pokażemy. Natomiast tak sobie myślę, że ten kraj, w którym te 2 miliony ludzi się nie może zdecydować, kim ich jest, to on tak szybko się taką potęgą militarną nie stanie, nawet jeżeli oni bardzo dużo na to wydadzą, bo chyba jak pokazuje teraz przykład strasznej wojny, którą obserwujemy, jeszcze ktoś musi chcieć z tej broni korzystać. To tak, no w każdym razie ciekaw jestem, jak teraz się układają badania i czy ostatnio też ktoś je robił. Na pewno myśli te badania poparcia dla Putina w społeczeństwie niemieckim? Nie, myślałem akurat badania na temat tego, ilu jest Niemców, którzy nie wiedzą, kim są, ale poparcie dla Putina w społeczeństwie niemieckim też byłoby ciekawie. To znaczy tak, ja myślę, że trzeba sprawdzić. Są od tego różne takie na przykład wykresy na stronie Statista. Zajrzymy. Ale ja mam wrażenie, że jednak te wszystkie tematy poboczne, te tematy wydumane właśnie typu nie wiem, kim jestem, albo właśnie moja strefa komfortu i te sprawy, to jednak zeszło na boczny tor. Bo jak nawet patrzymy na to, co się dzieje w niemieckich mediach, no to one jednak zajmują się wojną dzień i noc, z przerwą na koronawirusa. I ostatnio nawet tam znowu było głośniej o tym straszliwym Gerhardzie Schröderze, którego chcą wpisać na listę sankcji unijnych i jakoś tak zadbać o to, żeby on jednak odczuł
odczuł, czym się kończy przyjaźń z Władimirem Putinem. Chociaż my tu nieraz powtarzaliśmy, że nie jeden Schroeder i że to powinna być akcja, jeżeli już szerzej zakrojona. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Ja mam tutaj jeszcze gazetę, pozwoli pan, to jest gazeta z 22 z kolei czerwca 2017 roku. I tutaj tematem okładkowym jest Emmanuel Macron, prezydent Francji, który mówi, że Europa nie jest supermarketem. I to są słowa skierowane do Polski i do Węgier, czyli do tych państw, które zdaniem Macrona cynicznie wykorzystują europejskie, obchodzą się z europejskimi wartościami. To jest rok 2017. I tak sobie myślę o tych europejskich wartościach i o polskiej delegacji, która na przykład pojechała do Kijowa wesprzeć prezydenta Zełenskiego. I nie wiem, mam wrażenie, że politycy polscy, mam nawet pewność, oni po prostu potrafią jakoś no, zdecydowanie bardziej godnie się odnosić też do jakichś polityków zagranicznych, z którymi nie po drodze w mediach. I ta cała nagonka, która trwała ostatnie lata, no ona jest taka niesmaczna, jak się po prostu zagląda do tych archiwów, do tych oskarżeń. Ten Macron, który teraz na przemian wyzwania do Putina i gdzieś tam się przebiera w Zełenskiego, żeby dobrze wyglądać na spotach wyborczych. Tak jak się teraz myśli, jak... Nie służy mu to. Tak, nie służy mu to. Jak się myśli, z jaką on butą właśnie tutaj mówił o Polsce jeszcze kilka lat temu. Jak bardzo wszystko przemija i jak bardzo, proszę Państwa, taka dziedzina, która nazywa się dziennikarstwem politycznym, jest w istocie w 90% nic nie warta. Jeszcze jeden artykuł tutaj znalazłem, też jest to ten rok 2017. Otóż jest to taki artykuł, pan, który go napisał, nazywa się Peter Dausend. Artykuł dotyczy tego, jak powinna zachować się lewica. No i jest tutaj, mamy zdjęcia pana szefa ówczesnego SPD. Pamiętacie państwo, jak on się nazywał? Martin Schulz, tak, więc jest zdjęcie Martina Schulza i jest zdjęcie Jeremy'ego Corbyna, byłego szefa brytyjskiej Partii Pracy, który tęże Partię Pracy doprowadził do kolejnej porażki wyborczej, a także przeraził większość Brytyjczyków swoim absolutnie autentycznym marksizmem i już nie jest szefem Partii Pracy w związku z tym. Natomiast tutaj jest artykuł o tym, jak właśnie bardzo lewica, również niemiecka, powinna się uczyć od Brytyjczyków tego, jak wygląda prawdziwa lewicowość. W świetle tego, że w wypadku brytyjskim ta prawdziwa lewicowość spowodowała, że Partia Pracy kolejny raz przegrała wybory i to z wyśmiewanym Borisem Johnsonem, raczej autor tego artykułu nie był jakimś super analitykiem, no ale pewnie wierszówka poszła. Także jak się czyta różne polityczne prognozy, kto wygra, kto przegra, w Polsce na przykład są specjaliści też od przewidywania tego, że jedna partia na pewno już następne wybory przegra, to trzeba brać na to pewien nawias. Tak. Coś tam jeszcze mamy ciekawego? No, to jest bardzo, bardzo dużo. Musimy przejrzeć te gazety, jest naprawdę sporo. Więc kopalnia wiedzy o tym, co było i warto to jakoś tam sobie odnotować, żeby nie zapomnieć, jak podchodzono też do sankcji na Rosję, jak się kłócono o pewne rzeczy, które dzisiaj wydają się jakimś totalnym absurdem. Ja bym przeszła teraz do tego, co się działo w Bundestagu, ponieważ my nie mieliśmy okazji porozmawiać o tej debacie, no podczas której przemawiał Zełenski. Zdalnie prezydent Ukrainy Zełenski, jak zwykle z niezwykle poruszającym przemówieniem, jak zwykle z przemówieniem wyraźnie ułożonym, napisanym pod odbiorców. Pewnie kiedyś jakiś historyk to opisze, kto tam z nim te przemówienia wspólnie układa, ale nie ma co do tego wątpliwości, że one za każdym razem są przemyślane. Tak, one są przemyślane, a o tym, że są przemyślane, wiemy, ponieważ później jak Zełenski przemawiał w Knesecie, no to nawiązywał do spraw, które dla Izraela są kluczowe, są ważne, są symboliczne. Już mniejsza o skutek jego przemówienia w Knesecie, to dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, ale tak jak w Knesecie mówiło m.in. o Holokauście i odpowiedzialności, o ratowaniu ludzi zagrożonych, których życie jest zagrożone, tak w Bundestagu Zełenski nawiązał do symbolu muru na przykład berlińskiego i do tej polityki i do tej retoryki, która
która streszcza się w takim haśle nigdy więcej, czyli nigdy więcej wojny, nigdy więcej bestialstwa wojny. Niemcy jako to państwo, które od wielu lat powtarza, że nigdy więcej wojna nie powinna się w Europie, przepraszam. Może dodajmy, że jeszcze później, kilka dni temu po tym wystąpieniu, było takie oddzielne wystąpienie Zełenskiego, które było podkreślone specjalnie, że to jest wystąpienie skierowane nie do polityków, tylko do Niemców. To znaczy on jakby tak widząc i też widząc, że oni to widzą, że przemawianie do niemieckich polityków naprawdę nic nie daje, jakby skierował takie przesłanie bezpośrednio do zwykłych Niemców ponad głowami niemieckich polityków. Chyba tutaj jakoś mu słusznie doradzono, że w Niemczech rzeczywiście jest poczucie, że niemiecki Bundestag nie potrafił się w obliczu tej sytuacji zupełnie zachować. No tak, znaczy posłowie Bundestagu w ogóle, no bo przecież tak, wszystko chodzi o to, że nie było debaty po wystąpieniu Zełenskiego. I ta debata była postulowana przez chadeków, przez klub parlamentarny CDU-CSU i przez szefa chadeków CDU Friedricha Merca już na 3 dni przed wystąpieniem Zełenskiego, ale chadecy odbili się od ściany. Owszem, trzeba przyznać, że w Bundestagu była debata poświęcona Ukrainie, która odbyła się przed dzień wystąpienia Zełenskiego. 16 marca poświęcono godzinę na rozmowy o Ukrainie i tam nawet jeden z posłów zielonych dosyć mocno zaakcentował współwinę Niemiec za karmienie reżimu putinowskiego. Przypomniał, że te wszystkie interesy i te wszystkie Nord Streamy, no to no jednak doprowadziły do tego, że to państwo ma pieniądze na wojnę, więc tutaj myślę, parę osób mogło się zdziwić, że akurat przedstawiciel zielonych i rządu mówi coś takiego, a z drugiej strony były głosy, że ze strony CDU, że tak, zróbmy koniecznie debatę po wystąpieniu Zełenskiego. I z sali można było usłyszeć, że co robiliście przez ostatnie 16 lat, przecież to wasza wina, że Bundeswehr jest w fatalnym stanie i to wasza wina, że te relacje niemiecko-rosyjskie również no, są jakie są i przez czas rządów Angeli Merkel w zasadzie one się ukształtowały, one zakrzepły, tak? Więc chadecy z jednej strony zdają sobie sprawę, że przecież ponoszą taką samą winę jak, nie wiem, SPD, z którym wielokrotnie współrządziły za to, co się dzisiaj dzieje, no, a z drugiej strony chcieliby jakoś chyba się zrehabilitować, mam wrażenie, albo po prostu zagrać ostro, żeby no, odciąć się od tego brzmienia Angeli Merkel, chociaż oni o tym głośno nie mówią. No to właśnie, jest ciekawe. To jest ta różnica, bo SPD no, już głośno mówi o tym, że się odcina od kanclerza Schrödera. Wygląda na to, że w ogóle wszyscy byli zaskoczeni. Współpraca z Rosją była jakąś taką osobistą, zupełnie prywatną inicjatywą niedobrego Schrödera, który po prostu swoich Parteigenossen oszukał chyba, tak? On nie powiedział, współpracował z Rosją, oni nie wiedzieli, no i oni teraz go będą przez następne parę miesięcy wyrzucać na oczach świata, pławiąc się swojej doskonałości moralnej, ale no, CDU też ma problem, tak? I tu w ogóle sytuacja jest o tyle wieloznaczna, że na czele CDU stoi w tej chwili facet, którego Angela Merkel przez kilkanaście lat odsuwała od władzy. Więc pewnie on sam, znaczy ma taki pewien dylemat, bo z jednej strony pokusa, żeby odciąć się od, chciałoby się powiedzieć, żelaznej pani kanclerz, tak, i skutków jej polityki, no z drugiej strony nie może zatopić swojej partii, więc nie może się głośno odcinać, ale faktem jest, że gdyby Niemcy naprawdę chcieli się rozliczyć z polityką wspierania Putina, budowania potęgi Putina, to chyba to rozliczenie powinno objąć nie tylko pana Schrödera, ale też jego następczynię. Owszem, i ostatnio jakieś nawet głosy się pojawiły, że gdzie jest Angela Merkel, przecież to ją w pierwszej kolejności wypadałoby tutaj rozliczyć z tej wadliwej polityki, błędnej polityki, za którą dzisiaj biją się w piersi różni politycy różnych opcji, widocznie czując taką potrzebę, ale Angela Merkel jest sfinksem, pamiętamy, jeden z biografów Angeli Merkel nazwał ją sfinksem i coś w tym było, ona po prostu wysiaduje kolejny problem. Czeka może aż to minie. Nie wiem, jak ona sobie z tym poradzi. Ja podejrzewam, że tam piszą się kolejne już biografie Angeli Merkel, piszą się jakieś książki, które jej, które jakby no osadzają ją w takim kokonie właśnie tej żelaznej kanclerz, że to jest ta polityk niemiecka, która faktycznie miała wpływ i na Unię, i na wszystkich miała wpływ. Ona po prostu zarządzała wszystkim. Angela Merkel była takim macherem, tak?
mówiąc kolokwialnie, i nagle się okazuje, że raczej średnio korzystała z tej swojej władzy, a nawet bardzo źle, bo gdyby nie te lata pobłażania, gdyby nie te lata głaskania Putina, wybaczania, tłumaczenia, to on by się nie odważył wejść na Ukrainę. No nie ma co do tego wątpliwości. I Niemcy grały tutaj pierwsze skrzypce, właśnie w tym takim głaskaniu po tej strasznej główce. No dobrze, ale te przemówienia prezydenta Zełenskiego do Niemców nie miały na celu tego, żeby ich, jak tu już mówiliśmy, wyprowadzić ze strefy komfortu, tylko żeby im powiedzieć: przestańcie Putina finansować, nałóżcie prawdziwe sankcje, czyli energetyczne. Czy jak to w tej chwili wygląda w niemieckiej polityce? Rozumiem, że na to szansy nie ma. To znaczy oni czują presję, bo presja jednak jest. Jak posłuchamy premiera Morawieckiego na przykład, to widać, że Niemcy, myślę, że do Niemców to dociera i ta wizyta Roberta Habecka w Katarze, ona świadczy o tym, że oni próbują coś z tym zrobić. No ale to nie będzie tak z dnia na dzień. Nie będzie tak z dnia na dzień. No ponad połowa gazu i 1/3 ropy. Trzeba to jakoś szybciutko czymś zastąpić. Przecież nawet jak spojrzymy na to, jak to wygląda na poziomie landów, no to Mecklenburgia, Pomorze Przednie, czyli ten land, gdzie dochodził Nord Stream z Rosji, ten najbardziej czerwony z czerwonych i najbardziej proputinowski, to tam jest jakaś zapadła cisza, jest letarg. Ale na przykład Bawaria, już bawarscy politycy zastanawiają się, żeby na przykład mieć dostęp do włoskich i chorwackich portów, żeby stamtąd przywozić sobie na przykład gaz, tak, LNG, albo na przykład postulują, żeby nie zamykać kopalni węglowych, albo żeby te atomowe elektrownie, elektrowni węglowych, albo żeby na przykład te atomowe elektrownie, które już zamknięto, żeby jednak na nowo je otworzyć. Trudna sprawa, ale Bawaria już tutaj myśli o kolejnej zimie, mam wrażenie. Bawaria myśli o kolejnej zimie, a co Niemcy myślą o pomocy zbrojnej Ukrainie? Bo oczywiście Ukraina chce też... Ciężki temat, jak to w końcu jest, no bo tu my się w polskich mediach się czasem śmiejemy z tych hełmów dostarczanych, ale jak to w tej chwili wygląda? Tam zdaje się, że coś jeszcze mieli dostarczyć, ale potem się okazało, że magazyny są już puste. Tak, znaczy oni twierdzą, że te zasoby Bundeswehry, z których czerpano wysyłając Ukrainie, czy ten zdezelowany sprzęt nerdowski, ja słyszałam od jednego z ekspertów niemieckich, że to nie jest tak do końca, że ten sprzęt nie jest zdezelowany, że w sumie na te stare 30-40-letnie czołgi rosyjskie, to te rakiety się jak najbardziej tutaj nadają. No dobrze, nie jestem specem od wojskowości, to jest takie tłumaczenie, które możemy znaleźć wśród ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień, więc miejmy świadomość, że takie tłumaczenia również są. Natomiast na pewno jest taka narracja w Niemczech, że Bundeswehra jest na dnie, że Bundeswehra musi być dopiero jakby odrestaurowana, odnowiona od podstaw, od amunicji, od kamizelek, od hełmów, a dopiero później może pomagać innym. I sama Christine Lambrecht, czyli szefowa resortu obrony, chyba najbardziej nietrafiona minister tego rządu, to mówię z pełną odpowiedzialnością, to ona najpierw powiedziała, że właśnie już nie ma więcej na stanie Bundeswehra, że mogła dostarczyć. Później powiedziała z kolei, że można się tak umówić, że my zakupimy ten sprzęt i jako Niemcy go wyślemy, ale jeżeli to będzie sprzęt zakupiony w koncernach niemieckich zbrojeniowych, to już pójdzie przez Ministerstwo Gospodarki, a nie przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ponieważ to już będzie podchodzić pod eksport zagraniczny. Więc tego typu biurokratyczne rzeczy. Potem zaczęła się cieszyć z tego, że te 100 miliardów euro dodatkowo na Bundeswehrę przeznaczył Olaf Scholz, i wychwalać też usunięcie wszelkich barier biurokratycznych, na przykład tego typu, że jeżeli zamówienie na jakiś konkretny produkt potrzebny Bundeswehrze nie przekracza 5000 euro, no to wtedy można takie zamówienie
załatwić bez przetargu. O, rany, a to, jest to zanim oni sobie poradzą, ja już się zgubiłem, 20, co było na początku tego zdania, to w ogóle wojna się skończy. 20% wszystkich na przykład zamówień, ona już to wszystko wyliczyła, więc no cóż. Nie, ale to jest jakiś Franz Kafka w ogóle wszystko razem. No jest, ale co pan poradzi? Nic nie poradzę. Niemcy, które wyeksportowały w 2021 roku broń za ponad 9 miliardów euro. Mówimy o tak, o tym państwie mówimy. Tak, a tutaj będą teraz, nagle się okaże, że są szalone problemy biurokratyczne. A w ogóle to trzeba coś polecić. Ja państwu serdecznie polecam, kto zna język niemiecki, kto ma za dużo czasu, nudzi się wieczorami, to serdecznie polecam najnowszy raport pani Ewy Hügl. To jest pani, która stoi na czele Komisji Obrony przy Bundestagu. I w końcu Niemcy wstawili na stronę Bundestagu raport taki dotyczący obrony i Bundeswehry za 2021 rok. Ja się trochę tak wczytałam i na przykład taki fragment o żołnierzach wypadających z okna, bo się upili, bardzo mi przypadł do gustu. Dobrze, w następnym podcaście, proszę państwa, zajmiemy się Bundeswehrą. Mam nadzieję, że w tym raporcie zajmiemy się ją na poważnie. Coś jeszcze jest poza tego typu historiami. Tak. To było berlińskie espresso. Dziękujemy. Przeleście niemieckich gazet. Dziękuję bardzo.